Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shake's w kolejnych miksach. Moi kochani, ostatnio był fajny odcinek. Z inauguracją klubu 1,5 Miliarda XP na S34, a dzisiaj moi drodzy, zaczynamy! Od mocnego uderzenia. Mocne uderzenie, kolejny elitarny klub tego klubu. Żadna samozwańcza legenda, legenda jeszcze w życiu nie widziała nawet. A jaki to jest magiczny próg. Moi drodzy, specjalnie dla was, specjalnie na odcinek zostawiłem to jedno kliknięcie, żeby pyk! Mamy 10 tysięcy podstawy Inty. Jesteśmy koksy, czy ktoś tu ma więcej bazówki? 9800 chicken, 9200 bo ten dalej wali w tą wytrzymałość. Nikt nie ma. Dyszki jeszcze moi drodzy mamy pierwsi dyszkę na W9 i to jest pierwsza z ciekawostek. Kolejna ciekawostka, która dzisiaj na W9 będzie to portal Gildi. Więcej nie biję, zostawiam sobie równą elegancką dyszkę i pieniądze już na epika odkładamy. Bo za dwa dni epik, więc trzeba mieć trochę hajsu. No niestety kiepsko wygląda sytuacja plecakowa, e, natomiast złego jak widzicie pachoły też dużo lepiej nie wyglądają. <laughs> nic ta wiedźma nie chce. no nic kurde, no nie chce ze mną żadnych biznesów robić, tak krzywy głupi nos, no kurde nic, no, no dosłownie nic. Gdzie ja epiki kupię Powiedz mi za dwa no gdzie, no, gdzie, no wypadałoby miesiąc teraz epików nie kupować. Tylko się tego pozbywać. To no, tragedia. Tragedia, moi drodzy, tragedia w trzech aktach. Ale od czego zaczniemy, moi drodzy? Zaczniemy. Wyjątkowo. Od portalu Gildi, bo tutaj wszyscy liczą na to, że go zamkniemy! Wszyscy liczą na to, że go zamkniemy. Co potrzebuje, żeby zamknąć ten 1%? Dwa hity, w tym jeden średniego rodzaju kryty powinno być dobrze. E, jeden dobry kryty też powinno być dobrze. Dwa zwykłe hity z wyższego przedziału też powinno być dobrze. Najgorzej, jak walnę jeden średni hit i dostanę na ryj 50 baniek. To będzie najgorzej. Ale bądźmy dobrej myśli: jeszcze przecież jest kary, jeszcze jest gold like rajach. Total Kappa jeszcze nie bił, czeka. Znaczek: jeszcze jest Xenon, Devil, Rynio, Jeszcze jest kilka osób, które mogą to w razie czego dobić. Więc dzisiaj powinien ten portal w końcu paść. Ale miło by było, jakby to zrobił na odcinku, nieprawdaż? Kurwa, baby! to się. To się nazywa Krytykson. To. To się nazywa Krytykson. Tak jak wam mówiłem, potrzebuję jednego dobrego Krytyksona. Jeszcze overkill. Tak, postać dzisiaj stwierdziła. Ach, nie dam ci szansy na hita powyżej 35 339 288. To cię zarąbię w pierwszym hicie. No i elegancko. Portalik padł. Możemy sobie dopisać. Pyk. Doszedł nam kolejny obrazek. Elegancko, doszło nam trochę damage'u, już 13 264 są so nice. Ciekawe czy ten damage robi wrażenie na braciszku taku. No robi. O! Niewiele heltu by zabrakło i mógłbym jeszcze raz go uderzyć. To ciekawe, to ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy. Czy tutaj dzieją? To może zostaniemy już na W9, jak już od W9 zaczęliśmy, to może skończmy z W9. Coś my tu mamy, kiper, kiper, camp, pupę, coś tam, coś tam. Mm, o mój Boże. Dobra, cały czas tych stref jeszcze nie nagrałem, tych tornad, jak widzicie. Szykuję się, w weekend chyba ponagrywam. I te wszystkie te strefy stąd i z 34 i z DE. Więc weekend pewnie nie będzie zwykłych miksów, tylko wrzutka wszystkich tych zaległych walk. Obrona pupili Darknester. Co to jest? Z wodą atakujemy mrok i wygrywamy. No okej. Okay. No ale to jest pewnie woda pełna nam rok niepełny, nie? Woda 20 nam rok 19. No ale jadłem tutaj. Potyrał. Mrok był wczoraj, i powiem Wam szczerze, to był zły dzień dla ludzkości. Zobaczcie, co ja mrok. No dobrze, że ten Poseidon gwalnął na koniu, ale wczoraj był zły dzień dla ludzkości, Nie? i powiem Wam, to jest mój atak na Kejani, która ma 19 po mroku i chyba 900 coś karmień, tylko coś niecałe 1000 od Atakuje swoim mrokiem, który ma. 1359 i Diabło Czorta Na setnym poziomie. No i to była sytuacja, w której hmm, przypomniały mi się takie. Oczywiście najpierw poszły kurwa bluzgi, takie totalne, że jakbym nagrywał odcinek i to by się nagrało, to by mi bana na YouTube dali. Jestem tego pewien. Sąsiedzi, jak słyszeli, to. To się zastanawiali, co za element tu mieszka. No to wszystko wyglądało w porządku, nie? Idzie sobie Zawisza na Zawisze, jest spoko, tam jest Jadun, u mnie Diabochor. Staty mamy takie same, jest elegancka stancja, No to już widać, że jego zawisza oszukuje. No ale przegrał. No i wchodzi sobie jadun. No oczywiście w tam nic mu nie zrobiła. wchodzi Diabłoczort na tego jaduna mojej drodzy. I co się dzieje? Dostaje serię krytyków na ryj i nie robi nic. Chodzi jadun na jaduna i co się dzieje? No generalnie nic. Dostaje serię krytyków na ryj z razem z unikami. No i generalnie przegrywa, nie? Można by rzec tu uniki tu kryty wygrana, ale można by rzec, po kiego grzyba mi ten 19 pet? No po co? Jeżeli mając 20 petów. Już abstrahuję od tego, że mam takie same staty, bo ktoś mądry w tej mądrej firmie, najmądrzejszej ze wszystkich, z najmądrzejszymi pracownikami, ze wszystkich, wymyślił, że sobie połączy liczbę petów z liczbą setek i, i mając 20 petów, mam takie same statystyki, jak ktoś, kto ma 19 petów. Bo się nie przeokrągliło, nie zaokrągliło, bo tu co 5 teraz daje, to jeszcze mi nie dało statystyk, tak jak mam w ziemi, troszkę lepsze, nie? 37,900. To oczywiście to mogło wiele nie zmienić. Aczkolwiek te kilka procent na każdym z tych petów wcześniej mogłoby spowodować ta, jeden więcej hitu Diabłoczorta, jeden więcej hitu Jaduna, na przykład mogło to dać. Nie musiało, ale mogło. No ale po co? Po co dawać komuś 5% stat za peta, skoro mu się to nie zaokrągliło, nie przeokrągliło i nie zarumieniło, nie? Bez sens totalny. Powiem Wam, że staram się podchodzić do tej gry w taki czasem luźniejszy sposób, aczkolwiek no, mnie uczono różnych rzeczy w szkole. Matmy też. Was pewnie też. No ja się tą matmą kieruję i takie rzeczy mi się po prostu w mojej głowie, to co się tutaj dzieje, po prostu mi się w tej głowie nie mieszczą. Nie mieszczą mi się i... I, I zastanawiam się, w jaki sposób tu wyliczyć prawdopodobieństwo czegokolwiek. I, i wydaje mi się, że z trzech ogólnie znanych definicji prawdopodobieństwa. Pierwsza to jest ta matematyczna, nie? Czyli tam liczycie, ile szans na to, ile szans na tą próbę, jakie szanse na pięć krytyków pod rząd i 5 uników pod rząd. Jakie szanse na to, że będzie seria czterech uników pod rząd i czterech krytyków... No to wiecie, że to, co się to wydarzyło, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze wam dzisiaj kurwa tyle pokażę, że wam w buty pójdzie. No ale kończąc ten wywód matematyczny, no i liczycie tamte procenty, wychodzi wam ileś promili i się zastanawiacie, jak to kurde jest możliwe, żeby to się tak często działo. <laughs> jak to jest możliwe? Gdyby tak często takie promile wchodziły, to by co druga osoba w Polsce wygrywała w totolotka. Gdyby zawsze tak chodziło, nie? promilowe procenty. No dobra, to jest pierwsze podejście do matmy. Drugie podejście do matmy jest bardzo uproszczone. Drugie podejście do rachunku prawdopodobieństwa. Mówi ono w ten sposób. Jakie ja mam szanse wygrać z diukiem, Niezależnie od wszystkiego. Uników, bloków, srytów, pitów. Wygrać z Duke'a wodą na przykład. Jakie ja mam szanse Swoją wodą, nie? Przecież na wodę lepszy będzie mrok. Dla bezpieczeństwa. No, jakie ja mam szanse wygrać hmm, z dziukiem? No, normalne, tak? 50%. Dlaczegoż to 50%? Bo nawet ogniem atakując, mam 50%, mrokiem atakując. Jakikolwiek żywioł weźmiecie, macie 50% na wygranie tego pojedynku. To jest to drugie podejście do rachunku prawdopodobieństwa. Skąd ono wychodzi? No, wychodzi ono z tego że rozpatrujecie dwa warianty, wygracie albo przegracie, więc macie 50% cokolwiek się nie dzieje, więc równie dobrze możecie atakować żywiołem, który ma 5 petów i 50 karmień, takiego diuka i też uważać, że macie 50% szans na wina, bo albo wygracie, albo przegracie. Trzeci rachunek prawdopodobieństwa, który jest Wam dobrze znany, pewnie najbardziej, to jest Grawo Murphy'ego, jeżeli coś może pójść nie tak, to na pewno pójdzie, więc jakie ja mam szanse wygrać z Dukiem, Mrokiem? Żadne. Bo jeżeli ma szansę Duke zrobić 55 uników swoim hydrowirem, to to zrobi. No i teraz, które z działań matematycznych tutaj, no, czyli nie, które podejście do rachunku prawdopodobieństwa w tej grze ma największe racje bytu? Chyba to drugie. Po prostu. Klikacie na pałę, bo albo wygracie, albo przegracie, nie ma to kompletnie różnicy. Czasem ma, czasem nie ma. W wielu przypadkach zaskakuje, że nie ma. Więc atakujemy mrokiem, no. Jak to mówią, mamy 50% szans na wina, więc... Jabłoczort kończy, no nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to. Także wczoraj tu, a jak się pokurwija na no S34, ludzie... Ręce to mało. Maciak 558. To jest po prostu tragedia. Czy może taką... Nie, no, 19 Petów gdzie ja tu z wodą wyskakuję. Z moim język, Dobra, mrok był najmocniejszy, teraz wybieramy najsłabszy żywioł na taką wodę. Ziemia? Światło? Czy woda? Chyba ziemia. Będzie najsłabszym żywiołem w tym wypadku. Sprawdźmy to. Aż do tyrka doszło. No jestem ciekaw tej walki. Bo zapowiada się dość ciekawie. Szczególnie po tych krytykach na ryj klocka. No klocek się odwinął. To, to przynajmniej nam gwarantuje jakieś większe szanse na wygranie tego pojedynku. Bo teraz atakując 20 petów, 19 petów 20 to wcale jak widzicie nie ma żadnych tutaj. Nikt nikomu nic nie obiecał. Mm, tu jest wojownik. Tu jest Mag, więc chyba nawet wodą pojedziemy w Hit -Me -Mora. No Ciekawe, czy ten Poseidon mi coś da, czy nie. Równie dobrze. Może pójść seria uników i Poseidon nie zrobi nic. Też tak może być. No wiadomo już, że dojdziemy do Najgłębiej Najgłębią no zaczyna już bić Hydrovira. Zobaczymy jak Poseidonowi pójdzie. Jak na razie idzie solidnie. Spotyka się z barierą uników. No, Poseidon można by powiedzieć, swoje zrobił. O, no, powiem wam, że gdyby nie ten krytyk na koniec, z zagrobu prawie, to jeszcze byśmy to przegrali. Wiecie o tym? Takie jaja. Tuwaro ma wodę 20, ale Tuwaro, nie sądzę, żeby ten Asteros zrobił tak dawno temu. No, nie róbmy tutaj sobie jaj. Idziemy światełkiem, bo tam na pewno ten 19 pet u niego to jest taka bida z nędzą. Może 50 level, może i nie. Heraldon kończy, Głębion Paladon. Powinien Głębiona wciągnąć nosem. No a Poseidon 16 to też go wciągamy nosem. No i Paladon tutaj. Troszkę swoje zrobił, ale Heraldon tu wyrówna. Dwoma krytykami zjedzie Hydro i nie ma problemu. Tu karmimy tak jak widzicie, jak leci. Te dwa będziemy podnosić na raz do setnego, bo są najbliżej. Nie mam gdzie odkładać tego jedzenia, to karmię dwa na raz. Sula 19 petów, 907 żywioł. No, 1500 żywioł, 20 petów. Ten jęzownik już nie jest taki najgorszy. Już ma te 28 kastat. Ale nie, nie moi drodzy, nie, nikt mnie nie namówi do tego ataku, nie ma na to najmniejszych szans, żebym ja to, żebym ja to zaatakował, najmniejszych malutkich szans na to nie ma. A muszę pamiętać, że niedługo trzeba uzupełnić tą aurę, to zwyklasa. No to dobra, pupile mamy z głowy, trochę odrobiliśmy te 80 punktów, ale to co się wczoraj działo, te cuda na kiju. Nie chcę żadnej bitwy oglądać, nie mam czasu. To jakieś studa na kiju. No na szczęście mamy jeszcze tą przewagę, ale to... To jest jakiś chory system, moi kochani. Chory system! Dzisiaj Micek napisał na czacie, że tego kto wymyślił ten ranking, kupili te walki, to powinni zamknąć. Jestem za. Jestem za. Powinni go po prostu. Zamknąć. Dobra, idź w cholerę, głupi wojaku. W ogóle nie wiem po co ja tu do tej twierdzy zaglądam, nic tu z niej nie mam, kamienie tylko raz na jakiś czas można pokopać. No nic, 10 inty wygląda dość zacnie, ale to nie jest jeszcze koniec, co my chcemy na tym serwerze zrobić, moi drodzy. Tu już nic, tu już nic, została nam, zostały nam w zasadzie dwie rzeczy na tym serwerze, a nie jedna. Bo tu wybudujemy wehikuł na 12, bo było trochę czci, ale nie mamy w ogóle ataków dzisiaj zrobionych. Ale jazda, ale jazda, ale jazda nie mamy żadnych ataków zrobionych. To się jeszcze będzie dzień i 13 godzin budować. Pewnie później postawię kopalnię, żeby mieć spokojnie kilka dni na, budow na zbieranie surowców. Dałoby się na Władka nazbierać, ale to Ale to ciężka rzecz nazbierać na Władka, kiedy ja jeszcze chcę we Władka władować, bo na powiedzmy 490 level to na pewno. Na razie jest 480. No i powiem Wam... Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj, moi drodzy. 199GG. Dzisiaj, moi drodzy. Robimy sobie zabawę w ataki ubranych typów. A co? Jedziemy na GSXera 408. Czy ktoś tu ma, może jakiś taki? Bo mam w tej chwili 409, czyli musiałbym atakować 409 albo 10 level i wyżej. Duke jest trochę jeszcze jednak za mocny. Flem też. No to zostało mi atakowanie Chickena, który też jest dość mocny. Flashnox Nox, Fzech, Buleten. Buleten ma trochę większy damage od Fzecha. Więc weźmiemy Fzecha, nie? gsx Tak mi się wydaje, bo. tam tamten milion healthu to tam... To też trochę może mieć znaczenie. Ale 300 tysięcy damage'u, 400 tysięcy damage'u w trzecim, czwartym krytyku to są już miliony, to są już miliony, więc walimy. Moi kochanie, wzecha! Nasze dzielne gobliny przyjmują te krytyki na pysk. Mam nadzieję, że wystrzela się ewzech na, na nich. No. Kurde jaki Krytykson. No my też mamy nie. Nasze krytyksony są niezłe. Ale kurde, jeszcze z jeden, dwa krytyksony by mi wsadził i by było po, po zabawie. Raz, dwa, trzy, cztery. Podnosimy, podnosimy, bo to nie jest wcale tak kolorowo z tym FZ-em. Myślałem, że będzie easy busy. A to jest. Uff. Dobrze, że i my krytykami odpowiadamy, bo będzie źle! Jeszcze dwa hity muszę ustać! nie? Uff, o Boże... Strasznie nerwowe te walki, ale zobaczcie, 484 level na 408, 54 tysiące stat na 30, i takie nerwy, no kurwa, co to jest? Gdzie tu jakieś jest pomyślonek w tym badziewiu? No, zobaczcie. Jakby normalna jakaś postać wjechała z 54 k inty na te 30 k inty, to by go wciągnęła nosem. To by go wciągnęła nosem. A tu ja się denerwuję do samego końca. Chryste, panie. Ej, Chryste, panie. Ale co? Jesteśmy twardzi, zrobimy te 14 ataków na FZ. a nie? Dlaczego on kryty wali dobrze? Jeszcze kryty, pięknie. Teraz to już cokolwiek. Uff, jaki uh, uh. Powiem wam, emocje w tym podziemiu jak na balu siedmiolatków. Dobra, jedziemy. Na razie bez krytyków. Aaaa! No ten trener u niego dużo daje. Jest u oh baby! Krytyk są za 16, to jest to. wciągnięty nosem. Myślę, że mało kto tutaj bije ubranych. Ubrane postacie powyżej 400 lat. 400 levela na tym serwerze. A! Myślę, że chyba tylko ja. ha! ha, ha. Boom! Także moi drodzy, szykujemy się też na GSXR, na Flamelina niedługo. Nie ma żart. Dobra, na 490 go podniesiemy. I w następnym odcinku zrobimy pierwszy 500 level na W9, tak? Wbijemy go władkiem. Dobrze! A! Nieehe, dobra. Jak on nie jest tak krytykami, to jest wszystko w porządku. Najgorzej, jak wali krytyk za krytykiem i wchodzi jakiś krytyk za 50 milionów, to jest wtedy najgorzej. No, zaczął od krytyka, jest drugi krytyk. No na szczęście my też mamy krytyka. Trzeci krytyk. No i teraz nie było krytyka, no udało się, nie? Ale nie jest wcale tak kolorowo, powiem wam. Gdybyśmy my nie walnęli żadnego krytyka, on walnął wszystkie krytyki, to chyba byłoby źle. To chyba byłoby źle. Tak jak my walniemy, chociaż jednego krytyka to już jest dobrze. Dwa krytyki to już jest... u panie. Ale podnosimy, podnosimy. Dlatego będę budował kopalnię, bo mi nie będzie stać. <grybujesz> Na nic innego. A co mnie to tam? Wszystko trzeba kiedyś wybudować. Co to za różnica kiedy? Ale mogę się poszczycić tym, że bije GSX-era teraz pod ziemią. Mój Władek go wciąga nosem. <grybujesz> no ciekawe. Dziesiąta Walka, na razie 9-0. 9-0, bijemy. Uuu, no to ta walka. Zobaczcie, jak wygląda walka. Kiedy ja walę krytyki, a on nie wali. No to już jest przepaść. Tylko, że problem jest w tym, że jak on by walił krytyki, to ja mógłbym paść. Ale jest ryzyko, jest zabawa. Jest ryzyko, jest zabawa. Podniesiemy go do 500 levela i będziemy go mogli bić w dzień i w nocy. Ohoho, jeszcze mnie nie stać? Myślałem, że 490 wbijemy na walkach na nim, ale to nie widzę tego. Uch, jaki kit za 3 miliony. jaki słabeusz za 4. Uj, 7, gdzie masz krytyki? No i wszedł, krytyczek wszedł. Wszedł, krytyczek wszedł. Podnosimy, podnosimy każdy. Upgrade nam coś da. Jutro już będzie 490 level władka. No, ten krytyk za 24. Uuu. Nie szalej, e chłopie. Przeżyć jeden hit. Uf. No i jeden kryt więcej, by się pozwijało nasze towarzystwo. Ale jest zabawa, jest impreza. To jedziemy z imprezą. I Ach, dobra, nie ma krytyka, to już giniesz, bo u mnie siad krytyk. To co się nie będzie działo? Przegrałeś 20 milionów na pysk. Bidulinka, no jest, 490 wbijemy. 55700 700 staty. No i generalnie powiem Wam, że gdyby te staty jakoś przekładały, trenery, redukcje i tak dalej, no to wchodząc w takim 55 wojownikiem we flema, no to powinniście wejść jak masło. Powinniście po prostu wejść jak masło, niestety. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ale zrobimy to, zrobimy to. Podniesiemy Władka z upgrade'ów do 500, a później już będziemy jechać budynkami, żeby nam się cechy podnosiły. I będzie fajnie. Jak na kombajnie. No dobra, portal zamknięty, portal solo jeszcze nie walnięty, ale chyba nie ma co bić. Podziemia zrobiliśmy, kawki nie odbieramy, bo nie mamy co odbierać. Walki zrobione, poczta przeleciana. Nic tu nie ma ciekawego nowego, więc możemy dumnie ogłosić zakończenie W9 dzisiaj. Dzień nawet spoko na W9. Weszły nam zajebiste ataki w podziemiu, weszły nam cztery walki pupili. Dobiliśmy portal Gildi. No dzień jest udany. Dzień jest udany, że aż możemy iść na DE. Co na D słychać? Ważny dzień, radosny dzień, znaczy smutny dzień. Dobra, <grywa> i smutny i radosny. <grywa> Dlaczego smutny? No, zaczynałem dzień, miałem 3800 przeciwku Pila i sobie myślę A! Dwa ataczki i będzie 4 koła. Tak, ja, dostałem dzisiaj takich koksów. Wszyscy mieli ten to. O, takich jakbym miał, ale też 17 petów to ma te trzecie setki na pewno. Stając samych koksów takich, co mieli trzecie setki, nie? topiłem cztery walki, jedną wygrałem. No, prost dramat. A myślałem, że dzisiaj zdobędziemy syrenię, ale niestety się nie udało. Za to, moi drodzy, światło paladą. Jest, czekać będzie. Udało się liskiem go zabić. Moi kochani, ile to mnie prób kosztowało. Ile to nerwów było. To świat jest mały. To chyba najtrudniejszy pet do zabicia. Powiem wam, że gdyby nie trener, to chyba by się tydzień człowiek męczył. jak słuchałem, jak pisaliście mi na S34, kto ile go bił na free to playu, no zobaczcie, takie to przecież idzie tak przekląć w takich sytuacjach, że to po prostu bajka. Gościa zaczyna od czterech bloków pod rząd. Rozumiecie to? Wojownik, od czterech bloków pod rząd. I gdyby to były trzy bloki pod rząd, a nie cztery, to byśmy go zabili. Masakra, to. No ale w końcu. W końcu przyjął na siebie mięso, armatnie. Dzisiaj w nocy. Udało się go zabić. Chociaż też było nerwowo. No, trochę lisek oszukiwał z tymi unikami, przyznaję. I ten krytyk, son wszedł. to było to. Atak na twierdzę osten. Co to, to zatwierdza osten? O. Tu ręce przeklikał. O, trzysta i 300. To dobra twierdza osten. Duży Z. Co to, to e. Środowisko pupila magut. No magut to był. Wiecie. Magut maguta weszliśmy jak w masło tym listkiem. No, to. To było jak w masło. Myślałem, że z Paladona też jak w masło wejdziemy, ale kurwa Ile się męczyłem z nim? Ze 3 dni albo więcej. A ze 3 dni albo więcej. Piekielnie obcy. Cóż to się dzieje? Raz, dwa. I co ja to czemu ja to nagrałem? Czego ja zapisałem tą nieudaną próbę? Ktoś mi to wyjaśni. Aha, temu, temu. Aha temu. Co to za treksor. Co to za treksor? Ogniolot co? Czyli pali, ogniopląd, przepałka, ogniolot. No i zobaczcie, eee, 2000 więcej stat z ręce, nie? No bo to jest 13 versus 12. Ale co robi trener? Co robią uniki? Że się po prostu przegrywa walkę, którą się powinno wygrać. Często się przegrywa. Bywa. Jak to mówią, życie. Lof, 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 strefa, wieża, strefa, lof, lof, strefa, strefa. No i jeszcze jest dobitka krwawej Marty, ale to krwawa Marta to był easy przeciwnik. Zostanie zaraz kryta na pyski, się schowa. No sypni kryta. No nawet bez kryta. Jest schowała i Pawa marta. No i tyle. Maczku, Kroksem 100 przy gladiatorze około 8 przy 11 petach da się przejść rybała po ryba. Nie mam zielonego pojęcia. Musisz to sobie wyliczyć. O tyle jest to dobrze. Że o ile pamiętam? Rybo, chociaż nie, ryboła, poryb jest wojem. A Kroks jest też wojem. Więc tak, da się. Da się. Jak trudne to jest? Nie mam pojęcia, ale da się, na pewno. na pewno. Na pewno nie jest to niemożliwe, bo wystarczy, że twój krok, krok zrobi same bloki, a ona nie jednego bloku, czyli da się. Tylko nie pytaj mnie ile na to jest procent szans, nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że to się da. Ba, moi drodzy, są przecież zawsze też i małe szanse, że Kroksem zabijecie Hydrowira. Są szanse. To jest jedna próba na 100 miliardów albo i mniej, ale szanse są. No bo wyobraźcie sobie sytuację, że krok zgobije po 100. Powiedzmy, no może po 500. No I on nie robi żadnego uniku, a on robi 1000 bloków. Niemożliwe, powiecie? W tej grze wszystko jest możliwe. To jest jak trafienie w totolotka, ale może to wy wygracie tego totolotka? Różnie może być. Dobra moi drodzy, co my tu mamy? Maksymalne poziomy, więc pieniążków nie potrzebujemy. Dodajemy siłę i jeszcze 10 siły. A stać nas na jeszcze 10 siły. Stać nas jeszcze, czyli będzie 2500. Elegancko. Jak ja lubię takie okrągłe liczby: 2500, 2605, 2510. Wyszły nam jakieś osiągnięcia, chyba coś mi się tu wydaje. Coś tu weszło, bo się zepsuło. A właśnie, czy mi tutaj już przypadkiem nie powinno wejść? No, jeszcze nie pozyskałem. Zacham. No dobra, nie pozyskałem, to nie pozyskałem. Nic nie poradzę. Mamy z powrotem smoka. I jeszcze 7 grzyba zostało. Dwa czy trzy dni dobrze nawet poleciały te grzyby z koła. Więc nie musiałem na tym gryfie długo jechać. Dzisiaj nawet trzy paski zrobiłem. Taki byłem z siebie dumny. No ale dobra, spróbujmy z tym piekielnym obcym. Raz, dwa, no i teraz. Kusia, no dużo zależy od ciebie, no nie oszukujmy się. nie takimi hitami po 700, no. Się nawbijała ta kusia? To już my lepiej, tym wojownikiem, 4 miliony krytyków, ale też te uniki nas tyrają. Te 50% to jest jakieś dziwne, że zawsze jest prawie 100%, nie? To jest takie dziwne. No dobra, palimy portal gildi, to jest ten portal, w którym nic nie zrobimy, bo mamy tak mało siły, że on nas przeredukuje ze wszystkich stron, aczkolwiek i tak dzielnie walczymy. Trzy bańki wrzucone, jestem z siebie dumny. 46% duży Z, to jest mag. Jakby nas tak nie był krytykami, to może by siadł? No to teraz to już na pewno nie siądzie. Dobrze, w końcu nam jakiś krytyk jeden, chociaż siadł, ale to za mało. Dobrze, Patrz, jednego krytyka zabrakło. Dosłownie jednego krytyka zabrakło, ale jutro zdechnie. Jutro gawieć zdechnie. Yy, wchodzimy po 400 tysięcy, wchodzimy, moi drodzy, minka smutna. Znaczy niesmutna, neutralna. Więc dlaczego mamy nie wejść? Mur 88. To no my tu przejdziemy elegancko kilkoma wojami. Łuczników. Nie będziemy całej walki oglądać, ale końcówkę tą nerwową sobie zobaczymy, bo tu tych łuczników sporo. Jeszcze tych łuczników sporo. Wchodzimy w magów. Ile tych magów jeszcze jest? Bo mi się wojownicy kończą. A tych magów tam jeszcze naprodukowane? No chyba się uda, bo, bo moi wojownicy są trochę lepsi niż ci magowie, nie? Ten mag taki jakiś popierdolnik mały, popierdółka. No, dlaczego nie krytyk? No, to jest. Krytyk świeżego się robi, a nie overkill. Naucz się. Overkill to jest marnowanie mięsa. No, powiem wam, że jest niebezpiecznie, bo zostało dwóch magów i dwóch wojowników w zapasie. Ach, chyba siądzie, to. Ten wojownik jest dobry. On skroi jeszcze ostatniego, maga pół. Elegancko. Trochę unlucky, że nie strzelił jeszcze raz, ale to już się musi udać. 400 tysięcy łupu, elegancko. I wywalczyliśmy cały jeden punkt za ten atak. Do rankingu twierd. Zajebiści jesteśmy, nie? Gdzie tu do 2,5 tysiąca? Krystefanie. Nie wiem. Wiem, że za budynki też dodaję, więc może jak za jeden dzień 12 godzin się skończy kwatera, to zacznę napieprzać tutaj wszystko o to z boku. Żeby szybko postawić, nie wiem, 50 budynków. No to bym mógł elegancko na dziesiąty podnieść dość szybko. 20, 30, 32, 36, 39, 46. No do dziesiątego, jak wszystko podniosę, to jest plus 46 budynków. No. Może. Nie wiem, sam. Nie wiem, sam. Wiem natomiast, że to chyba w poczcie było jeszcze, czy już nie? Już nie. Tu za to, moi drodzy. Co się dzieje w podziemiu? Bieramy tą awkę, żeby zrobić zadanie. I też ataków nie mamy zrobionych, ale tutaj mamy też całkiem sporego klocka, bo już ma 400-setny level. I spokojnie Klumbuna z Grune Gurken. Grine Gurken atakujemy. Klumbuma. Klumbum nie ma broni, więc tutaj nasz Władek 400 to w niego wchodzi jak w masło. Zobaczcie, to jest taki overkill Ten Władek 400 na tego Klumbuma, że to po prostu bajka. Te jego hity z Pionchy to jest nic. Nasz Władek to jest morderca, więc tutaj już we Władka nie ma sensu. 51-100. Nie ma we Władka tutaj sensu ładować 51800, bo to są czyste overkill. Więc zaczynamy zbierać surki, aczkolwiek jeszcze nie mamy maksa, bo 395, 396, więc jeszcze 3 dni będę do tego maksa wchodził. Mm, już dostajemy 110-112 tysięcy za atak. Więc już dostajemy więcej niż nie jeden z graczy. <grym> S-34 albo W-9, no i ostatni atak to już będzie 116, 117 tysięcy, to już jest nice, nagle dwie bańki jest na koncie, ale to dalej nie jest max, bo dopiero jest 403 level maksem, więc do 430 też jeszcze mamy prawie 3 dni, <grybujesz> będzie wesoło, będzie wesoło, no i to tyle chyba z DE, czas wskoczyć na S-34. Mi się wydaje, że teraz czas na S34. A co się dzieje na S34? Moi drodzy, na S34 nie dzieje się kompletnie nic. Oprócz tego, że są średnio rozgarnięci ludzie dalej na serwerze. Poziom kopalni nie ma nic wspólnego do tego, czy masz czarne kamienie, czy nie masz. Mini poradniki polecam. Cień potęgi. Co on mi tutaj zrobił? No w sumie. Nawet wbijem 25 milionów. 31, czyli jest progres. Uuu, 10% progresu. No panie ziutku. 10 bani, 14 bani. No i dobrze, że te 33 weszło to. 5% progresu wleciało. Obrona pupila Jerzyk, atakujemy ziemią mrok. I co się tu wydarzyło? Po prostu ten mrok to jakiś był wczoraj nieporozumienie, powiem wam. Atakuję ziemią, 20 mrok, 19. Jeszcze do żadnych zwiadowców nie doszedłem, a już jest problem. Chociaż nie, klocek tutaj kończy temat, to nie wiem co chciałem. A że klocek Jaduna pokonał, Spokój. Klocek też czasem potrafi, jak widzicie, wygrać. Ale na przykład, co tutaj jest? Światło to też, światło to easy. Aragon. atakujemy 20 petami wody na 19 mroków. pomyślicie sobie, a przecież mrok jest lepszy na wodę. No pewnie, ale my mamy na setnym poziomie tego Poseidonga. Więc on też coś daje, nie? Pomyślicie sobie, jakie są na to szanse. Pamiętajcie, w Esefie, w walkach w pili, przyjmujemy od dzisiaj strategię dla mało rozgarniętych. Czyli dołączamy do tych, którzy są myślący inaczej. I zobaczcie, Jadun ma całego Poseidonga. Calutkiego. Nic mu nie zrobił Poseidon. Nic. Kompletnie. Nul. Nein. Nein. Niemiecka gra, to można sobie krzyknąć po niemiecku. Nein. Kiedyś popularne były niemieckie filmy, na których krzyczeli ja, 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 teraz jest. Nein, nein. To pierwszy bullshit wczoraj, drugi bullshit. Tak, Niemcy byli kiedyś słynni z kanału uh, RTL. Jak się pojawił na kabluce kiedyś RTL, to Dla takiej zacofanej Polski puszczenie pornusów po nocy to było coś niesamowitego. Niemcy wtedy się kojarzyli z dwoma rzeczami. Zobaczcie, Jadun wchodzi na całego wsze. Niemcy się wtedy kojarzyli dwoma rzeczami. Z samochodami Audi BMW i z pornusami na RTL-u. Niczym więcej się Niemcy nie kojarzyły wtedy. Diabłoczot wszedł jak ciasto. Tak. I zobaczcie tu, Jadun mój ma jeszcze przecież całe życie. I tak ta walka wyglądała. To chyba nawet jeszcze większe gówno niż na W9, powiem wam tak szczerze. To jest jeszcze większe gówno niż na W9, więc trzeba stosować uproszczoną matematykę, czyli jakie są szanse, że wygracie w pupilach, nieważne czym atakujecie, nieważne co atakujecie, nieważne ile macie karmień, ile macie petów, jakie macie statystyki, nic nie jest ważne, jaki żywioł, na co ma przewagę, ważne jest jedno, zawsze macie 50% szans na wina lub 50% i 50% szans na losta, tyle. A tu zapisałem sobie walkę z legendarnym zawodnikiem, legendarny zawodnik serwera, najwspanialszy mak świata. Pokazywałem wam, jak dumnie atakował mnie rozebranego, no bo moi drodzy, jak atakuje atakujemy się ubrani, no to. <grych> no to. O czym my tutaj rozmawiamy? No o czym. Najwspanialszy mak świata. Boom. To od pierwszego kryta. To nawet nie jest ten drugi. Który już się większy, ten odpowiadający, nie? To jest ten najmniejszy możliwy kryt. Bum. Tak mi się spodobało, że aż zapisałem. I aż bum. <laughs> no, najwspanialszy mak na świecie. Bum. Jeszcze se puścimy na pamiątkę ze dwa razy. Bum. Ćwirek. Bum w klatkę. Bum kanarek. No niestety. A sobie to zachowam na pamiątkę. Bo poprawi mi się humor za każdym razem, jak będę sobie to oglądał. Raz na jakiś czas puścimy to sobie na odcinku. Wrubelek, elemelek, jest bardzo samotny. Narzuca się wszystkim naokoło, żeby z nim pisali. O, przyszedłem tu? Gwojem? To raz na jakiś czas go pokażemy, żeby mu smutno nie było, biednemu Wrubelkowi. Te 12 odbieram dzisiaj, w sumie mogę odebrać. Ale czy mi się chce? niech. Co to za różnica moi kochani? Tutaj mamy... o! O! Pokłosie dusz. u, Ale fajnie. Weszło nam 25 baniek. A ciekawe, że tu nie weszło. A tu musimy być też już blisko. Też już blisko musimy być. Też już blisko. O to ciekawe, że już weszło nam pokłosie dusz. jestem bardzo zadowolony. Zostało nam już tylko pobicie. Tysiączka. I ulepszenie budynków. Ulepszenie budynków na 15 trochę nam zajmie. Myślę, że tu zaraz nam wejdzie fort na 15, więc już będzie mm, osiągnięcie Harabia Do króla jeszcze. Kawałek. E, tu ataki w podziemi mam zrobione, bo tu jeszcze ten władek jest już ok, ale jeszcze sobie tam z Sasuke na ubranego nie radzi. Ale dorzucimy mu ze 20 leveli i sobie poradzi. Na spokojnie. No okej, okay, co tu nam zostało? Walki przelecieliśmy, to nam no, przelecieliśmy. Portal, gildii. Zaczekaj, eee, ja mam 100 baniek, albo no, równa... O nie, coś jest nie tak. 7, 2, 5, 5. Albo weszło mi osiągnięcie. Niedobrze. E, eee, wypadł mnie. Z tymi aktualizacjami. Nie chcę teraz żadnych aktualizacji. No dobra. Mamy 7,260 tam już 10. 2,700 stat różnicy. Niedużo, powiem Wam szczerze. 7 miesięcy, 2,700 Nie Niedużo. S34 przy dobrych misjach jest w stanie kiedyś dogonić W9 w Tym bardziej, że na W9 bardzo dużo pieniędzy zmarnowałem. A tutaj zarządzam tym pieniędzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Wystarczy. Zobaczyć, 7,260, 5,500, 5,600, 5,100, 5,700, 5,500, u chłopaków 5,700, 5,700, szarpa dużo jest, 6,200, 4,500, a jak, gdzie jest, gdzie jest żaboya? Żaboya, Tu jest żabojat. 5,800, także nie jest źle, nie jest źle. No dobra. Czas się pokazać i tutaj w portalu. Z tej dobrej, najlepszej możliwej strony. Dobra. Jeszcze nie jest najgorzej. Unik. Dobrze. I krytyk. Unik! Nie ma unik. No dobra. Tragedii nie ma. Tragedii nie ma, ale muszę zobaczyć, bo nie patrzyłem. Z 20 parę baniek. No jest OK. 26700 to jest przyzwoity damage. To nie jest 50, tak jak czasem wchodzi. Ale to jest przyzwoity damage, Portal jutro padnie, dzisiaj raczej nie. Flowboy, Cypher, Droxy. Jutro padnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Też jeszcze jest 5 z 5% zdejmą na pewno. No jakby tak siadło komuś, jakiemuś boczkowi, baniek, to, to są szanse. No ten portal ma szansę w końcu kiedyś zginąć. Bo cały czas czekam na moje 100% do klasera. Brakuje mi jednego obrazka. No i zobaczmy. No 4 miliony. To nie jest hit, który nam daje. No dobrze, powiem Wam, że ten jeden krytyk, zapiszemy to sobie, ten jeden krytyk zmienił tutaj oblicze tego portalu drastycznie. Nie ma cofki, to jest ważne. Nie ma cofki, bo wybiliśmy 4. 6600 to jest 10600. 37, 38 400, czyli 8 400 jesteśmy bliżej zabicia go. Zawsze lepiej 8 milionów 400 być bliżej. Niż 8 400 dalej, więc jest okej. Okay. Jutro będzie miał 29%, spoko. Kiedyś go zabijemy, no i tak i tak jest dużo lepiej niż było. Tu buduję kopalnię, bo bitnie jestem ja. mysz kuścielna. 461 grzybów na skoczenie kopalni, chyba śnicie, że ja wam to dam. Także tutaj w pupilach natraciłem wczoraj kupę czci z mojego planu zrobienia 10 tysięcy przewagi, jak widzicie pieprzyło się bo już 9 nie ma przewagi, no ale dzisiaj jest woda, dzień wody jest dobrym dniem, niestety nie uda nam się zrobić tej akcji z trzema petami, nie chcę czekać jeszcze kilka dni na to, tym bardziej, że z miejscem mam problem, więc zbijemy sobie dwie setki dzisiaj, a Krok dołączy.

Wszędzie mamy to samo, 35500, nawet tu mam 35500 bez peta, jasne, 35500, 35500, Będzie 35500, nieważne kto co ma, ważne kto co trzyma. Dobra, stale, stale ryzy, mądry od ataków na gołych charakterów.

Więc mamy 50-50 na wina, więc atakujemy sobie ziemię. Skoro mamy 50-50, to sobie zaatakujemy ziemią. ale to raczej. Patrzcie, aż do tyrka dojdzie. Ale jaja, zobaczcie, co się dzieje. Hydrowir Pancerniksa, zjada. No to akurat jest normalne. No ale szczerbun już tutaj powinien w Hydrowira wejść trochę, no bez przesady. Co się kurwa dzieje w tej grze, to patrzcie. Co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No wsadź mu jeszcze jednego! No, no to już Setyrek powinien poradzić z dwoma milionami, nie? Ja pierdzie. co tu się dzieje? Co to jest? Co to w ogóle ma być? Co to za gówno? 35500, no dobra, to podnosimy jednego peda. Dalej 35500. Przewiniemy, cofniemy, dalej 35500. Zobaczymy tutaj. Siły 9328, pyku, pyku 9328, nic nie dało. No Ten pet nic nie dał. Sakus 19, jedziemy światełkiem. Zobaczymy jak następna setka da da albo nie da. Heraldon kończy. No tu się bullshit nie dzieje. No Heraldon nie daje się unikom. No wbrew pozorom, jeden ze stabilniejszych kupili Heraldon. Eee, pyk. co 35 500. Pyku, pyku, przekładamy zakładeczki. 35 500. Eee, 9328. Pyku, pyku, 9328. Nie dał nic. No to fajnie. To wiemy, że. 5, 6, 7, 8, 9 8 i 9. Pet na 100 nie daje nic. Pytanie, czy da 10, ale to dowiemy się już kiedyś, kiedyś, kiedyś za parę dni, bo teraz się nie dowiemy. Niestety. No dobra, Aragorn. 19, 716. Pojedźmy rokiem. Może tam zamiast tą ziemią trzeba było wodę puścić, ale to, co tamten wyczyniał. No, Przad tutaj sobie poradzi z Hydrofirem, te pety to jest jakiś horror, to jest jakiś dramat, to są jakieś cuda na kiju, to są jakieś dziwne rzeczy, to jest jakiś science fiction, Pluto, znowu Pluto, kurwa, znowu mam mieć z nim nieszczęścia jakieś, nie wiem, jaj 18 pet na pięćdziesiątym, no to bez jaj, no. W dupie to mamy. Jeżeli to przegramy, to po prostu napiszę oficjalną skargę do tej najwspanialszej na świecie, nieomylnej firmy z nieomylnymi pracownikami i idealnymi testerami wszystkich dodatków, że po prostu ich super wspaniały produkt jest beznadziejny. Bum! No dobra, Syrenia sobie dała radę. Szlał wąż na szlał węża. Dodam, że mamy troszkę lepsze te statystyki, troszkę więcej tych setek mamy. Dla niewtajemniczonych powiem, że już wiemy, że wygraliśmy tą walkę, ponieważ głębion jest ostatni na liście, więc głębion rozwali i głębiona i hydrowira. No tamten głębion jest słaby, więc to akurat jest normalne. Tak, on na żółwio rozwalił tego głębiona. No i nasz głębion wygra z hydrowirem przeciwnika i to jest też dobre, bo po prostu hydrowir tutaj nie ma ników. Tylko przyjmuje na papę to co mu się należy, a należy mu się właśnie na papę dwa krytyki. Za to, co ostatnio zrobił mi w mroku, należy mu się na papę dwa krytyki. Tak właśnie. No i... ogniem, no, wybaczcie. Wybaczcie, moi drodzy, wybaczcie, ale... to nie. Możemy ewentualnie zobaczyć, czy jak tam braciszek tak... No, solidnie, formę ma dobrą. Formę ma dobrą! Humor, widzę, mu też dopisuje, winko mu smakuje, no... I tak całymi dniami z winkiem siedział, to też bym tak na pierdzielał dzielał po 50 baniek. No ale niestety nie mam tego. Szczęścia! Moi kochani, to jest tyle jeśli chodzi o miksa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dużo się wydarzyło. Dużo popiliśmy. Trochę porobiliśmy sobie zabawy na W9 ee, z podziemiami. Będzie, będę podnosił tego władka, będziemy sobie na odcinkach lać następnych bohaterów. Dzisiaj dostał w Ciry GSXR od naszego Władka. Ciekawe, kiedy jakikolwiek ich Władek mnie dopadnie, ubranego pewnie nie szybko. Ale życzę im powodzenia. A my szykujemy się na lanie Flema, Diuka w podziemiu. Będziemy ich tam farmić jak małe myszki. Dzięki Wam serdecznie, trzymajcie się. Hejka i pa pa.